Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o najgorszych książkach na świecie. A może o książkach najgorzej ocenianych przez masowego czytelnika. Albo też o książkach, których nienawidzimy, ale je czytamy. A zresztą zobaczcie sami. Zapraszam. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najgorsza książka na świecie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, no bo co to znaczy najgorsza? Ta, która nie podoba się największej liczbie osób? Albo może uznana za najgorszą przez jakąś grupę krytyków, literaturoznawców? W naszym przypadku ta druga możliwość pozostaje poza zasięgiem, ale dzięki dużym portalom czytelniczym możemy przeanalizować opinie odpowiednio szerokiej grupy czytelników. Tak na dobrą sprawę odpowiedzi, jakie uzyskamy, mogą trochę zaskoczyć. Jeśli spodziewacie się, że znajdziemy tam pozycję w stylu Mroczne pragnienia, jak zostałam porwana przez robota seksualnego Obamacare, to raczej się rozczarujecie. Problem polega na tym, że takich książek, naprawdę złych książek, prawie nikt nie czyta, więc giną one w morzu zwyczajnych tytułów, no, które uzyskały po 2-3 niskie noty. Spróbujmy zatem wybrać takie książki, które przeczytała dostatecznie duża grupa osób, tak żeby to było reprezentatywne, a których ocena jest odpowiednio niska. Zacznijmy od naszego ulubionego portalu, czyli lubimyczytać.pl. Tutaj sprawa nie była zbyt trudna. LC ma bardzo fajny i prosty mechanizm wyszukiwawczy. Wystarczy bowiem dostać się do filtrów, ustawić niską ocenę i... No dobra, sprawdza się ciekawa reguła. Im książka bardziej popularna, tym jej ogólna ocena dąży do średniej. Pośród najniżej ocenianych pozycji, takich na przykład 2 na 10, 1 na 10, nie znajdziemy takiej powieści, którą znałoby na przykład 500 osób. A to już nieco zaniża wiarygodność takich not. Z tego też powodu postanowiłem ustalić minimalną liczbę oceniających na 400, a siłą rzeczy ocenę na mniej niż 4 na 10. Efekty są następujące. Na miejscu piątym znalazły się Wrota Baldura Filipa Atansa ze średnią oceną 3,6 przy 444 głosach. Dlaczego z zalewu słabej fantastyki wybrano akurat tę książkę? No cóż, powiedzmy to sobie szczerze, redakcji to Wrota Baldura raczej nie widziały. Liczne powtórzenia, fatalny styl, prosta, żeby nie powiedzieć prostacka fabuła. No i co gorsza, książkę kupowali miłośnicy drugiej części gry, która na tle tej udającej fabułę papki wypada naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Na miejscu czwartym mamy Wszystkie odcienie czerni Ilony Felicjańskiej, ocena 3,8 i 462 głosy. Okej, w pewnym momencie miałem okazję zapoznać się z obszernymi fragmentami tego dzieła i wolałbym o tym jak najszybciej zapomnieć. Fatalna wulgaryzacja. No serio, ale być wulgarnym to też trzeba umieć i namiastka fabuły to jeszcze nie wszystko, bo taki na przykład prokurator Pauliny Świst całkiem nieźle sobie na listach czytelniczych radzi. Mam wrażenie, że w przypadku książki Felicjańskiej decydująca okazała się próba podszycia się pod Greya. Czytelnicy po prostu nie lubią podróbek. O ile oczywiście wiedzą, że mają z nią do czynienia. Na miejscu trzecim ocena 4,893 głosy, czyli Barry Trotter Michela Gerbera. Tak się ciekawie składa, że twórczość pana Gerbera znam lepiej niż bym chciał, bo czytałem jego 3 książki. Pracowałem wtedy w księgarni i nie było żadnych nowości pod ręką. I każda z nich była gorsza od poprzedniej. Barry Trotter to parodia opowieści o Harrym Potterze. Jej bohaterem jest wieczny student Hogwartu, korzystający z niezasłużonej sławy, zaliczający rzeszę panienek, niestroniący od używek i noszący na czole bliznę w postaci wykrzyknika i pytajnika. Ja wiem, że to może brzmi nawet zabawnie, ale uwierzcie mi, nie jest takie. Problemem tej książki jest próba wrzucenia czegoś śmiesznego w każdym zdaniu, przy czym co trzeci żart dotyczy sfery seksualnej. Szczytem osiągnięć były jednak opowieści z Blarni tego autora, gdzie Gerber, poza tymi głupimi żartami, wdawał się w próby ideologicznej polemiki z Lewisem i było to po prostu fatalne.
Miejsce drugie przypadło książce Kaktus w sercu, ocena 3,7 i 917 głosów. Oficjalnie autorką jest Barbara Jasnyk, problem polega jednak na tym, że Jasnyk to postać z serialu, a jej książka to zwyczajnie element fabuły, a więc de facto materiał reklamujący wątpliwej jakości dzieło TVN-u pod tytułem Teraz albo nigdy. No cóż, najwyraźniej polski czytelnik nie lubi wciskania mu na siłę czegoś, co tylko książkę udaje. Natomiast miejsce pierwsze zajmuje Zmrok Harvarda Lampoona, ocena 3,5 i około 1500 głosujących. Innymi słowy, parodia Zmierzchu. Historia nieporadnej fanki wampirów, która zakochuje się w szkolnym koledze, ten jednak za żadne skarby nie chce zostać wampirem. W pierwszej chwili podejrzewałem, że powieść mogła paść ofiarą hejtu fanek brokatowych wampirzy, ale lektura opinii przekonała mnie, że najwyraźniej występuje tu problem bardzo podobny jak w przypadku Barry'ego Trottera. Za dużo żartów, za dużo nieśmiesznych żartów i za dużo obleśnych i nieśmiesznych żartów. Ciekawskim polecam ustawić suwak nieco wyżej w kwestii ocen książek, bo niejakim zaskoczeniem może okazać się niska i masowa, bo to ponad 5000 osób, ocena książeczki dla dzieci Anaruk Chłopiec z Grenlandii. Czyżby przez niedawną aferę? Przejdźmy jednak do czytelniczego świata. Tutaj sprawa była nieco bardziej skomplikowana, bo miałem do czynienia z serwisem Goodreads. Nie ma bowiem tam tak przejrzystego katalogu. Ba! Nie ma go w ogóle. Czytelnicy Goodreads posługują się takimi listami, ale one nie są kompletne, bo tam najpierw trzeba książkę umieścić, a głosuje niewiele osób. I tak na najpopularniejszej liście najgorsze książki na szczycie znajduje się Zmierzch. No ale ogólna ocena tej powieści na portalu jest znacznie wyższa. Pozostały mi więc dwie możliwości. Pierwsza nazywa się skrobaniem danych i polega na napisaniu algorytmu, który wyciągnie określone informacje z portalu. No, po pierwsze to jest jednak nielegalne, po drugie Goodreads blokuje numery IP, które próbują wykonać takie akcje, a po trzecie moje możliwości przerobienia skryptu tak, aby szukał tego, czego chce, są dość ograniczone, no i zajęłoby mi to zbyt wiele czasu. Postanowiłem więc ręcznie przejrzeć najpopularniejsze listy najgorszych tytułów. 10 tysięcy książek za mną, w tym podróż przez historię o wyleczonych gejach, dzieła scjentologów, teorie spiskowe i tym podobne książczyny. A oto wyniki. Brałem pod uwagę książki o łącznej nocie mniejszej niż 2,5 i odpowiednio wysokiej liczby głosów. Odrzuciłem też polskie tytuły, które nie były tłumaczone na język angielski. Super robota, polscy czytelnicy. Tak z pewnością, że Romski i Sienkiewicz zasłużyli na takie oceny. I wyszło mi tego raptem kilka pozycji. Książki w tej grupie posegregowałem według liczby głosów. Zanim jednak zaczniemy, taka mała dygresja. Sporo osób twierdziło, że Goodreads jest lepsze od Lubimy Czytać. Otóż nie, nie jest. W końcu czego się spodziewać po portalu, który wybrał Testamenty Atut na najlepszą książkę minionego roku. Chociaż faktem jest to, że polska społeczność wygląda tutaj w miarę sensownie, to jednak większość recenzji to są utarte zwroty, zachwyty, wulgaryzmy albo obrzucanie autorów błotem i nic poza tym. Przejdźmy jednak do naszych najgorszych książek. Na miejscu czwartym znalazła się książka Juliet Society Saszy Gray. Tak, tej Saszy Gray. Powieść została przetłumaczona na język polski, chyba pod tytułem Klub Juliety, i w założeniu była kompilacją eseistyki, powieści pornograficznej i thrillera w stylu Dana Browna. Okazało się jednak, że nie jest żadnym z powyższych, a jedynie słabą powieścią. 3768 czytelników Goodreads złożyło się na ocenę 2,3. Powiedzcie mi tylko jedno. Dlaczego algorytm Goodreads wskazuje, że czytelnicy, którym podobała się ta książka, docenili również psa, który jeździł koleją pisarskiego? Brzmi to dość niepokojąco. Miejsce trzecie przypadło powieści Citizen Girl Emmy McLaughlin i Nicola Kraus. Ocena 2,4 i ponad 6 tysięcy głosujących. Niby zwyczajna książka o dziewczynie próbującej robić karierę w Nowym Jorku, ale właśnie. Problem polega na tym, że jej autorki były już wcześniej znane, nawet chyba bardzo znane, bo przetłumaczone też na język polski.
z takich zabawnych książeczek Niania w Nowym Jorku i kolejnych części. W tym jednak przypadku ostrze satyry chyba okazało się nieco zbyt dziwaczne. Dla przykładu główną bohaterkę nazwano dziewczyna, a jej chłopaka koleś, a jej szefa facet. I chyba mało kogo to rozbawiło. Miejsce drugie, Sweet Valley Confidential 10 lat później, Francine Pascal. Okej, przyznam bez bicia, nie miałem pojęcia o istnieniu serialu Sweet Valley. Jestem na to zwyczajnie za stary, przyjmuję jednak do wiadomości, że to jakaś popularna i lekka opowieść o nastolatkach. Ponoć doczekała się również wersji książkowej i niestety kontynuacji rozgrywającej się 10 lat później. Autorka zrobiła jednak rzecz najgorszą z możliwych. Potraktowała postacie bez szacunku do oryginału, zupełnie zmieniając im charaktery. A tego fani nie wybaczają. Nigdy. Na czele stawki Jedna noc w call center. Chetana, Chetana, Bagata, nie wiem jak się wymawia to imię i nazwisko. Ocena 2,5 i 57 tysięcy wściekłych głosów. Czyli historia pracowników hinduskiego call center, którzy muszą zmierzyć się z wrednym szefem i problemami sercowymi. Dlaczego ocena jest taka niska? Co ciekawe, na Amazonie nie wygląda to aż tak źle. Sztampowa fabuła, gdzie ciamajdowaty bohater zdobywa w finale gorącą przyjaciółkę i na koniec dzieli się mądrymi radami z czytelnikiem? No to jeszcze nie powód do takiego hejtu. Chyba, że na dodatek przedstawisz amerykańskich właścicieli korpo jak szwarc charaktery i opiszesz ich w jak najgorszy z możliwych sposób. Wtedy czytelnicy z Goodreads zaleją cię niskimi ocenami. No cóż, w końcu nikt nie lubi ataków na własny naród. Szkoda jednak, że na przykład pod Malowanym Ptakiem przeczytamy niewybredne opinie amerykańskich znawców historii na temat Polaków. Na koniec jeszcze o dwóch książkach, których oceny były znacznie niższe, postanowiłem jednak nie umieszczać ich w rankingu. Dlaczego? Sami zobaczycie. Revealing Eden, Save the Pearls, Victory Foyt to przykład typowej dystopii w stylu Young Adult. Świat przyszłości, katastrofa klimatyczna zniszczyła ludzi o białym kolorze skóry. Rządzą czarnoskórzy nazywani węglami. Nieliczni biali, określani jako perły, to ich niewolnicy. Główna bohaterka rodzi się jako biała, gdy wchodzi w dorosłość musi poślubić węgiel albo zostanie wyrzucona poza nawias społeczności. Czujecie nadciągający shitstorm? Aha! Oliwy do ognia dodał wydawca, który reklamował opowieść filmikiem z białą aktorką przerobioną tak, żeby wyglądała ciemniej. Skończyło się hejtem na pisarce, chociaż jak dowiedziałem się z recenzji, książka podobno nie ma nic wspólnego z rasizmem, no ale to jej USA, tego nie wyrozumisz. Najniższą ocenę zarobiła książka They'll Call Me Wyatt Nataszy Tyns. Ot taki sobie thriller przypominający nieco Szósty Zmysł. Dusza ofiary uwięziona w ciele małego chłopca kontaktuje się z otoczeniem, próbując naprowadzić na ślad zabójcy. Ocena 1,6 przy ponad 2000 głosów. Z czego się to wzięło? I tu zaczyna się robić ciekawie. Pisarka to Amerykanka o jordańskich korzeniach i pewnego pięknego dnia zobaczyła pracownicę metra spożywającą posiłek w pociągu. Ponoć to jest złamanie regulaminu, ale pracownica po zwróceniu uwagi jedynie odbruknęła coś niemiłego i konsumowała dalej. Tyns zrobiła jej zdjęcia i wrzuciła na Twittera. Fakt, to nadgorliwość i niezbyt dobrze o autorce świadczy, ale w żaden sposób nie tłumaczy takiego hejtu na książkę. Odpowiedź leży gdzieś indziej. Pracownica metra była bowiem czarnoskóra. I autorkę oskarżono o rasizm oraz przy okazji sprzyjanie republikanom. Grożono jej śmiercią, zasypywano obelgami. Co gorsza, wydawnictwo zerwało z nią umowę, nic nie robiąc sobie z konsekwencji prawnych. Tyns po załamaniu nerwowym opuściła USA, a jej książka ma ocenę, jaką ma. Jak zatem widzicie, niedostatki fabuły
problemy z kompozycją, czy też nieumiejętność wykreowania ciekawych postaci, nie to decyduje o tym, czy dana książka zostanie uznana za najgorszą. Czasem znaczenie mają zupełnie inne kwestie, niezwiązane na przykład z samą powieścią. A najtrudniej chyba napisać jest satyrę, bo to właśnie te książki są najostrzej oceniane przez czytelników. Okazuje się też, że odbiorcy nie znoszą podszywania się pod czyjąś sławę i produktów książkopodobnych. A jaka była najgorsza książka, jaką wy czytaliście? Odpowiedź zostawcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.